stimulant creeper. Nagano is green, never change. Pasaka. No i jeszcze jakie inne masz swoje zajęcia? Zajęcia mam teatralne. Zapisali jeden. Teatr 21. Teatr 21. No i co masz? To jest taki prawdziwy, awangardowy teatr osób niepełnosprawnych prowadzony przez Justynę Zabudkę. I powiem, co tam się szykuje w teatrze. Szykuje się teatr miłości. Jaką masz rolę? Mamy tańczymy, tańc hula, hawasy. Hawajski taniec hula. Hula. Bierzemy etudy. Także Cena ma bardzo bogate życie, oprócz tego są zajęcia sportowe, plastyczne, logopedyczne i tak dalej. Także. No, a ja chciałam na początku właśnie się jakoś odnieść do tego filmu. On mnie jest bardzo bliski, zupełnie osobiście. Tak, gdybym myślała o dokumencie, to na początku miałam takie wrażenie, jakbym oglądała, no nie wiem, czy pani to, ta analogia jest bliska, no jak oglądałam dokumenty koszałki rodzinne, że wydaje nam się, jako widzą, że wszyscy się dobrze bawią. Że po prostu jest to dobrze grane. A tymczasem, jak zaczynamy no, uważnie słuchać i oglądać, widzimy, że to nie jest grane, że to jest prawdziwy rodzinny teatr i to, jak bym powiedziała, taki teatr okrucieństwa, jeśli chodzi o gatunek. I dlaczego mi jest to bliskie? No bo to z tymi sprawami mody, też bym powiedziała moda, gdybym nie żyła, to miałabym wyliczyć jakieś punkty, które zawsze były mi takie obce i trudne. No jedno chcę od razu powiedzieć, że dobrze, że pani pozwoliła się tylko ubierać, bo są artystki, które pozwalają się kaleczyć, jak Marina Abramowicz. Pozwala się kaleczyć w publiczności, pozwala się właściwie w jakiś sposób no, wykorzystywać. No a tu jest coś takiego, że pani pozostaje zupełnie tajemniczą. My nie wiemy, jak pani się ubiera. Tak, a teraz jak ty lubisz się ubierać? Na sportowo. Cela nigdy się nie pozwalała ubierać w pięknie. Tylko na Wigilię, tak? I to strudnie. Ale no, nie było to problemem. Tak jak w moim dzieciństwie miałam taką dziwną sytuację, że miałam bardzo liberalnych rodziców, no niewidomą mamę, w ten sposób oczywisty sprawy ubioru były poza jej zainteresowaniem, ale liberalnego taty, zachwyconego mną wiecznie dziadka i jednocześnie takich kontrolujących ciotki, drugą babcię, gosposie, które właśnie mnie spróbowały osaczyć tak jak tak, że no, nie wolno w tej sukience wyjść na podwórko, że dziewczynka tak się powinna ubierać, a nie inaczej, że nie można jeść lewą ręką, że to były takie rzeczy, które ja nawet nie rozumiałam, co to znaczy piąstka na stole ma leżeć. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest ta piąstka. Jak wujek jakiś powiedział, że piąstka ma leżeć, to mówię, nie wiedziałam, o co chodzi. Także było to z tym, że ponieważ rodzice byli bliżej niż ten chór grecki krytykujących, to to nie wywarło na mnie wielkiego wpływu cała ta właśnie no, krytyka, która zresztą no, trwała no, całe życie, można powiedzieć, a że dziecko jest nieuprasowane, a że no, coś takiego. No, w każdym razie jest coś takiego, że to jednak mnie nie bardzo dotyczyło. Natomiast jeśli chodzi o modę, to chciałam opowiedzieć o takim jednym wydarzeniu, które było taką jakby szczepionką, że pokazało mi, czym jest moda, że jako studentka lingwistyki, no co roku wyjeżdżałam do Londynu na, no pracować oczywiście, bo wtedy się wyjeżdżało bez pieniędzy.
jako kelnerka, jako sprzątaczka, czasem w biurze, co było luksusem. No i wtedy pierwszy raz wyjechałam na przełomie lat 70., gdzie Londyn był barwny, hipisowsko-punkowy, kolorowy. Nosiło się długie spódnice, jakieś irokezy, indiańskie, hinduskie. Ja byłam tym wszystkim zachwycona, zachwycona. I pamiętam, że nie miałam się w co ubrać, bo miałam jakieś grzeczne polskie sukienki i jeszcze z paczek amerykańskich. I pamiętam, że potem do przyszłych wakacji przez cały rok szykowałam sobie stroje. Nawlekałam koraliki, strzępiłam dżinsy marki Odra w dół. No chciałam wyglądać właśnie tak, jak ta młodzież w tym Londynie. To był mój właśnie taki ideał, bo to było coś jak bycie sobą. Właśnie tak się czułam. To był mój naturalny strój, naturalny wygląd. I po roku przyjechałam znowu do Londynu, wtedy był już chyba 71. I okazało się, że koniec, że wszystko się zmieniło. Dziewczynki noszą pastelowe sukienki w stylu, nie wiem, rajstopki, garsoneczki, kostiumiki. Wszystko wydało mi się tak obrzydliwe, tak po prostu odpychające, że po prostu wzięłam nawias modę raz na całe życie. Uznałam, że po prostu nie dotyczy, nie dotyczy. Nie warto się starać, nie warto się dostosowywać, bo raz ta moda jest jakimś odbiciem naszej osobowości, a raz jest czymś tak obcym, jak te właśnie pastelowe ubranka Jackie Kennedy, czy New Look, prawda? Czy coś takiego, no bardzo takie no kompletnie nie mające nic wspólnego z tą strukturą. No, że zwyczajnie był to rodzaj takiej szczepionki. No, a ty co tam? Jest. No to ty powiedz. A moje kolekcjonerki obrażają tunikę wraz z sercownie i białe futerki. Gdyby były być sobą. I są modne te ubrania. A jak ty się dowiadujesz, co jest modne? Skąd wiesz, co jest modne, Cela? Od mamy się nie dowiadujesz, od kogo? Bo ja się widziałam. Jak się ubierają. Raz na takiej widziałam, jak miałam tunikę sędziowską, a u Eweliny miała seksonę. No, stroje tam z dekoltem krótkie. Dekoltem krótkie. Każda z nich zupełnie co innego. Tak, co innego. Raz biały, tutaj u Anny. A ty lubisz hinduskie stroje? I tak. Hinduską tunikę? I tak. Tak? Tak. I tu chciałam jeszcze powiedzieć co do tej właśnie mody, no tak jak mówiłam, że to było takie doświadczenie bardzo mocne. Wytrącenie, no z równowagi. Uświadomienie sobie, że moda no, niewiele ma wspólnego z byciem sobą. I że tutaj akurat no, musimy być całkowicie samoświadomi. Można oczywiście zrezygnować tutaj z tego i być właśnie no, takim, jakim trzeba w odpowiednim momencie. No, wziąć na przykład, ja pamiętam, że kiedyś brałam szpilki na jakąś potańcówkę, przez pół godziny nosiłam, a potem zakładałam no, jakieś balerinki czy coś. Ale wejście było jak trzeba. I tu jest coś takiego, że miałam coś takiego, że mam cały czas takie do ubrań, no, ambiwalentny stosunek. Jednocześnie nie mogę powiedzieć, że nie lubiłam modnych i ładnych ciuchów, ale jednocześnie stosuję takie różne ćwiczenia dystansujące. No na przykład patrzę na jakiś modny, drogi ciuch
jak na przyszłą szmatę po prostu. Takie pseudobuddyjskie ćwiczenia przemijania i destrukcji, niszczenia. Że po prostu wiadomo, że to się nada świetnie na ścierkę do podłogi, tam to doskonale pójdzie do pojemnika karitasu, a to jest z dobrego materiału. I w ten sposób jakby nabiera się dystansu, że no, ogranicza się te wszystkie pożądania, jakie mogą być związane no, z modą, z duchami, z, no, z podobaniem się, z takim... Tu wydaje mi się, że coś jest takiego, że mamy wszyscy w rodzinie działkę, która była działka taty. Tak, i na tej działce mamy takie właśnie przystań, dom spokojnej starości wszystkich starych rzeczy, że zasłonki w oknach są powiedzmy z jakichś no, z jakichś małych okienków jest jakoś stare szorty, kwiatki mojej mamy, że piżama ojca jest też jakąś tam użyteczną ścierką. I że tam no, jakby te wszystkie stare ciuchy dokonują żywota. Trochę tak, dlatego tak mi się strasznie podobają też te baśnie Andersena dotyczące starych rzeczy i przemian, jakie one przechodzą w życiu. No, że szyjka od butelki, butelka co rozbita, szyjka od butelki staje się miseczką do karmienia ptaków. Że stara latarnia wprawdzie nie świeci, ale cieszy parę staruszków, którzy wzięli ją do domu. I ten, że wszystkie te przedmioty przechodzą w takie przemiany, że no, imbryt do herbaty staje się doniczką. Że jest taki łańcuch bytów, taka wieczna przemienność, i której te wszystkie przedmioty też nie tracą duszy, można powiedzieć. I tak teraz staram się patrzeć też na ubrania, na rzeczy. Na akwarium. Ja staram się patrzeć na ulubione. Masz swoje ulubione? Tak. Tutaj właśnie ta bluzeczka z tą duszą? Z tym? Tak. I swoje amulety, książki? Tak. Te są modne. No to pokaż, jakie mam pisze. To jest co? Jest z Nepalu. Z Nepalu. Nepalu. To są oczy Buddy. Oczy Buddy. Tak. Podarek właśnie. Tu jest słoń, o którym co powiesz? Od kogo? Od 13. Od najbliższej przyjaciółki. Przyjaciółki. Tak. Słoń zegara. Niestety tak. Już nie chodzi. Czyli też podpada pod tą kategorię tak. Tych rzeczy. Co jeszcze? Mam Xylofową. Xylofową. Krzyżyk Świętego Franciszka. A to? I amulet afrykański. Tak. Jeszcze gdzieś masz tam jakiś inny amulet? A co? Rafaelka Grzecka. Tak zwane oczy Fatimy. Tak. A czy jest coś takiego, że jak no, przypomniałam sobie temat tego naszego spotkania, co potrafi cela, a co to być sobą, że cela nas, no mnie i męża właśnie nauczyła takiej swobody większej bycia sobą. Tak. Że po prostu dla osób ze Spendana nie ma czegoś takiego jak no, taka autokreacja świadoma, noszenie no, jakichś niewygodnych rzeczy, dostosowywanie się, no, albo coś lubią, albo nie, albo się odrzucają. I wydaje mi się, że cela nam pomogła właśnie w takim wspólnym budowaniu dystansu wobec tych wszystkich społecznych oczekiwań. Oczywiście te społeczne oczekiwania, tak jak pani tu powiedziała, są najgorsze, najtrudniejsze do zniesienia w wieku nastoletnim. Potem już łatwiej sobie poradzić, ale tak, no, pamiętam, że to, no, to jest często okres takiej samotności i osobności,
Ale w każdym razie, no, jest coś takiego, że ta cena nam pomogła właśnie. Poczuć się swobodnie. W takiej, na scenie gry społecznej. Bardzo bliskie są takie określenia, no, socjologiczne, które porównują jakby takie życie społeczne do teatru, jak to robi jest w pracach Goffmana. No, że na tej scenie odkrywamy te wszystkie swoje role i lepiej lub gorzej, ale jednocześnie, no, musimy dążyć do autentyczności, musimy dążyć do tego, żeby nie oddalać się za bardzo od tego, co uważamy, że nasze prawdziwe ja. Żeby tego nie zakłamać, żeby tego nie zgubić. I tu, no, jak na przykład Celi i koleżanek, niedawno byli imieniny, co wszyscy byli u nas w domu, tutaj byli razem. Zabierali, wygłupiali, tak? Dobry pomysł. Piotruś. Tylko to jest Sveni. Z klanu. Z klanu. Daniel Krajewski. Daniel Krajewski. Tak. No i twoje przyjaciółki. Tak. Nie, dwie. Dwie jedno były. No tak. Nie było. Tak. I Cela też jest bohaterką filmów dokumentalnych. Tak. I chyba już trzeci powstał, jeszcze nie miał premiery. Jeden to był film Krzysztofa Czurowskiego. Dokument taki, no, o nas i o Celi. Drugi to był film Pawła Kulikowskiego. Tak. O Celi, to był taki telewizyjny film. A teraz Maryla Łusikowska zrobiła film z Celą i jej przyjaciółką Eweliną, jak płyną Wisłą. Taki wymyśliła pomysł. To jest sposób na wyprawę. To ty powiedz, co się działo. Tak, na zamku. W Czersku. W Czersku. W Czersku czy w Czersku? W Czersku. Czy Czerwic? W Czersku. I tam odgrywamy się kogo? Rolę rycerskie. Tak. No, rycerze. A potem? A potem pływanie nad Wisłą. Barką. I co robiliście na tej barce? Opowiadałam o duchu. No i o wyczarowaniu. Wyczarowaliśmy. No i to wyczarowanie jakby nie skończyło się na tym bance, tak. Tylko gdzie się skończyło? W atelier. W szkole plastycznej Atelier, którą prowadzi malarka Teresa Starzec. I tam powstały, no, już przedstawienia tej wycieczki. Tak. I autorzy filmu zrobili z nich animację. Po prostu zrobili mały film animowany na podstawie rysunków Celi. Tak. I po prostu płynie ta barka i skaczą te właśnie różne ryby. Tak, ryby. I jedliśmy sumy. Sumy? Na sumy. Budowane. Także to był taki hebelin, no, związany też z legendami o Wiśle, z opowieściami o duchach. No bo jest coś takiego, że Cela ma taki właśnie, no, dar wyobraźni niesamowity, że jak tu jeszcze ten zamek jeszcze nie został właśnie wyeksploatowany. Ale gdziekolwiek byliśmy na zamku, to wymyślała jakieś historie, tak? Ale nie tylko wymyślała, naprawdę zaczynało się coś dziać. Zaczynało. Na przykład na zamku, na kościele w Koprzynicy, co się działo? Nagle jakiś
jakiś zimny powiew, jakiś dym, tak. Jakiś odór. I ten też. Tak, i nagle w trakcie tej opowieści o duchach, pół zmyślonej, a pół takiej, że troszkę zaczęło się robić nieprzyjemnie, tak. Po ciemku, to nagle teraz znalazła piękną, dużą perłę na posadzce. Tak jakby się, tak jakby tu mieszkaniec zgubił coś z tego dawnego wyposażenia. Może to była dama? Tak, dama. I raz na wodzieńskiej były radio. Tak, raz w tygodniu trzeba występuje w radiu, wnet, internetowym. Co robisz w tym radiu? Mówię o pogodzie. Tak. Coś jeszcze chyba? Tak, coś o modzie. I modzie, i o modzie właśnie. O pogodzie i o modzie. Tak. Także ja mam to odpisane nawet, gdzie to, jak to można posłuchać. No w każdym razie to świadczy też o tym, co ten warsztat jest świetny. To jest tyle, się tam dzieje. W środę jest radio, we wtorek basen. Tak. Tutaj jakieś, no, jasełka oczywiście w tej chwili są w trakcie przygotowywania. I jako? Ty kim jesteś? Komentarzem. Komentatorem. Czyli, że cieszę się, że cena się dostała do dobrego warsztatu po prostu. Gdzie... Tak. No i do prawdziwego teatru. A może przeczytać tę rolę z tego, może, bo ja przyspiewam, mam przy sobie do nauczenia się przez pociągu, przy drodze powrotnej, obie role, do jednego teatru i do drugiego. I kawałek może przeczytać. Tak. Tą rolę do teatru nie zdejmę. Tą rolę powiem, co to jest. To jest o miłości. Ale to jest statku miłości. To ty na sercu. Nie napisałem. Miłość przemienia w stałe ten urok. Serce zną wiedzy, nie twemu oku. We snach się nie liczą rodu. Mocno traci nie bez powodu. I postaci potrzebujemy miłość. Miłość przemienia w kształt pełen roku, serce snom wierzy, nie trzeciwemu oku. W snach się nie liczą, rozum moc swą traci. Nie bez powodu w dziecięcej postaci portretujemy miłość. Proszę o językowo. Tak, to znowu już. Czy jakieś pytania nasuwają się Państwu w spotkaniu z Celoną i mamą? To ja może tak zacznę, że tak jak widzę, jest trudność prowadzenia takiej rozmowy, ponieważ Cela to jest świat, który się w sztuce wyraża najpełniej. Tutaj poprzez słowa, trudna wymowa, są przeróżne przeszkody. I ja mam takie pytanie do Ciebie, Celu. Ty w Szczecinie jesteś pierwszy raz? Tak. Wielu moich przyjaciół czeka na Twój występ w koncercie, gdzie zatańczysz do muzyki jazzowej bez jakiejkolwiek próby. Nie obawiasz się, że coś nie wyjdzie? Nie.
Właśnie, to jest ta różnica. No właśnie, to co ty mówisz o tym byciu sobą. A z drugiej strony ona też raz w tygodniu chodzi na zajęcia taneczne do zespołu. Tak, pytanie czysto. Różne tańce do kuchentrola. Kuchentrola, do granicy. Bałkański. Bałkański. On na tańce drabie. Egipski. Egipski. No i kilko. To mam nadzieję, że jutro zobaczymy to zderzenie tańca egipskiego i hip-hopu. Czy możesz nam to obiecać? Tak. Że dzięki celi też pani, pan mąż poszerzyli państwo te granice tego, co jest społecznie akceptowane, czy przełamali państwo takie przyglądanie się, czy oglądanie się w lustrze społecznej akceptacji. Organizatorzy tej dzisiejszej konferencji zestawili tutaj takie dwie kategorie, to bycie sobą i odwagę. Ja myślę, że to jest znakomite zestawienie, bo to bycie sobą nie jest łatwe. Wymaga odwagi. Łatwiej jest skopiować jakieś wzory, czy ukryć się nawet za strojem, bo tutaj w filmie pan Małgorzaty też się pojawiło takie sformułowanie, że jesteś niewidzialna w tym stroju. Jak jesteśmy ubrani tak jak wszyscy, to stajemy się przez to niewidzialni. Moje pytanie do pani, może też do celi, jest takie, czy koszty, jak duże są koszty właśnie tego może ignorowania, czy bagatelizowania, może nie ignorowania, a bagatelizowania tego społecznego lustra, tego nieustannego myślenia o sobie jako aktorze na pewnej społecznej scenie. I nawet nie chodzi mi tutaj o takie osobiste jakby przykłady, ale tak pokazanie proporcji. Ile się zyskuje i co się zyskuje, a ile się traci i co się traci. Tak, bardzo pani ciekawy problem postawiła, że zyskuje się i traci. Ja pamiętam, że jak byłam w szkole, no to kładałam starań, żeby jakby być w grupie rówieśniczej. Pamiętam, że niewiele mnie to obchodziło, ja się uczyłam na pamięć z przebojów Radia Luksemburg, żeby wiedzieć, co jest grane. Obchodziło mnie czy nie, ale wiedziałam, że po prostu chciałam nie być całkowicie wyobcowana z jakiejś takiej rówieśniczej grupy. Ale też prawdę mówiąc, nigdy mi się nie udało, że jest coś takiego, że zawsze to było problemem, że właściwie dopiero na studiach znalazłam jakieś swoje takie miejsce. Bez udawania. Natomiast i wiem, że to jest straszny problem i że koszty są takie bardzo ogromne. Teraz właśnie mówiłam w rozmowie z Marzeną, że martwimy się wnukiem starszym, który jest taki właśnie osobny. Nie interesują się go gry komputerowe, nie interesują go to wszystko, co interesuje go rówieśników, jest bardzo samotny. Co na to można poradzić? Ja jakoś sobie dawałam radę, bo za moich czasów wolno było być outsiderem. Było się samotnym, ale nie było się prześladowanym. Natomiast w tej chwili jest znacznie gorzej. Właściwie nie bardzo można być tym outsiderem, bo od razu się staje ofiarą. Od razu, jeżeli się nie wchodzi w ten krąg, robienia tego, co wszyscy, w pewnym wieku, to cena jest bardzo wysoka, wyższa niż kiedyś. Wtedy można było być tak sobie, poza grupą. Także tu jest bardzo taki trudny problem.
nikomu bym nie dawała żadnych rad dotyczących na przykład nastolatków, młodych ludzi. A tu jeszcze mi przyszedł do głowy jeden taki problem związany z tym pani filmem, że często no, mamy zupełnie takie wyobrażenia stereotypowe, kiedy widzimy, sądzimy po stroju osobę, osobowość tej. I bardzo był taki eksperyment społeczny, jak przechodnie pomagają, kiedy ten jakiś no, człowiek, który rzekomo zasłabł czy coś, zależnie od tego, jak jest ubrany, to zupełnie inaczej jednym porządnie ubranym się spieszą z pomocą, a tym no, nieporządnie ubranym nie. Czyli po prostu od razu człowiek jest zakwalifikowany do marginesu, do jakiejś, no, tak dosłownie wykluczony z rodziny ludzkiej, jeżeli się nie ubiera tak, jak trzeba. I tu muszę powiedzieć, że bardzo często takie przyjemne, bo odwrotne zaskoczenie, że kogoś właśnie, mam pewien taki dystans, kiedy ktoś jest za bardzo starannie ubrany, tak już, prawda, no super luksusowo, czy coś jest takiego, czy całkiem biało, czy całkiem czarno, to czuję pewien dystans, że to jest jakiś obcy styl ubierania. A czasami no, te osoby mnie właśnie zaskakiwały, no właśnie no, jakąś ciekawą osobowością. Pamiętam film Koszałki tutaj, Ucieknijmy od niej, o rozmowa z siostrą. I ta siostra wygląda jak taka straszna pańcia. Jak ona ubrana jest jak te, tak jak panie radzą te wszystkie babcie, jakieś jeszcze w tym sensie, no nie pazury, no jakieś metale tutaj, jakieś. Ubrana jest tak, że czujemy dystans. Tymczasem okazuje się mądrą i wrażliwą kobietą. I to jest właśnie te doświadczenia, które uczą nas tego wstrzymania się od sądzenia. Że ktoś może być dziwaczny, może być niechlujny, może odwrotnie, może być już tak schludny i modny, że po prostu nie chce się patrzeć, a jednocześnie no, jest bardzo ciekawym człowiekiem. Co? Chcesz coś powiedzieć na temat? Co? Tak. Sądzę na to wyglądzie. Czy pani powiedziała, ale ty nie miałaś na stronie pewnych przykładów? No. U was każdy się ubiera jak chce. Tak. To jest tak. I nie miałam chyba do. O, dawna odpowiedź. Kiedy projektant mody ubrał osoby z zespołem Downa tak jak chciał. O, tak jak właśnie ubierz mnie. Tylko nie bo przemoc, tylko odwrotnie. No to jak ty, ty chciałeś, żeby cię ubrał, powiedz. Jako królowa śniegu. A Daniel Chwalewski? Jako pank. A Ewelina? Królowa sercu. No i tak każdy z tych osób ze Spędalna wybierał sobie strój, przebranie. Z tego powstał film dokumentalny, powstał kalendarz, parada mody. No taka odwrotność pani filmu. Spełnianie marzeń, a nie przemoc. Każdy był przez długi czas, przez parę wieczorów tym, kim chciał. I właśnie Daniel Krajewski, który jest taki elegancki zawsze, nosi garnitury, jak na komuchach, to ubrał się jak starszy brat, który mieszka w Spłocie. Właśnie pankowo. A cela baśniowo. No to jest jak... Baśniowo. Myślę, że pora już się taka zrobiła, że zafundujemy sobie krótką przerwę. A ja chciałam jeszcze drobny kawałeczek przeczytać. Taki dosłownie żart z pisma Charaktery. Moda wiecznie młoda. Związany z tym, o czym może będzie jutro mowa, o takim kulcie młodości,
maniakalnym wręcz właśnie przemocy społecznej wobec osób starszych i wyrównywaniu w stronę tych najpiękniejszych. H&M wprowadził najnowszą kolekcję dla nastolatków po 40. W ofercie pojawią się trampki z kładką rehabilitacyjną, dżinsy z dyskretną flanelową podpinką oraz duża kolekcja jaskrawo-czerwonych t-shirtów uciskowo modelujących. Najnowsze modele spodni prezentują się naprawdę efektownie, zakłada Krystiana Dega. Większość z nich wyposażona jest w atolinowe push-upy dla mężczyzn, zwane u nas nieco rubasznie imponerami. Przygotowana jest też kolekcja dla jeszcze starszych nastolatków, a w niej jeszcze bardziej jaskrawe reumato-shorty, bluzy z kapturem dla osób z chorobami zatok oraz tak zwane sioznikacze i brzuszki niewidki, czyli coś dla osób ukrywających indyczą szyjkę lub morsowy brzuszek. Dziękuję.